planowany. Może bym mówił mylnie, może nie, nie o to chodzi. Nas nikt nie informował, że w ogóle jakiekolwiek zmiany mają tu zachodzić. Dopiero całkowicie właściwie przypadek sprawił, że się mieszkańcy dowiedzieli. No więc tak jesteśmy informowani. To znaczy, wie pan, tajemnicą to na pewno nie jest, bo ja dostaję do wiadomości, najbliżsi sąsiedzi dostają. To na pewno to nie jest tajemnica, bo Urząd Miasta też ma swoje przepisy, no i na pewno nie może robić to jakoś tam zaściankowo. I nie jest to prawda, że nie ma zapachu, bo nawet teraz jest zapach, jak z dzieckiem się wychodzi obok na plac zapach. Ale od czego zapach? Od śmietników, na przykład przy samym tym są śmietniki, stoją. Ale te puste śmietniki? Tak, te puste. Ale przecież one są czyste, to ja... Teraz są czyste, tylko proszę przyjechać w lato, proszę w lato przyjechać. Niech ona ta woda pospiewnie 2 tygodnie i zobaczy wtedy pani, czy on będzie pusty i czysty, czy on nie będzie wydzielał z tego z tak zwanego petoru. My mówimy o czym? Pani teraz mówi o butelkach. Za chwilę pójdzie jakaś blacha, jakiś papier, jakieś worki po cemencie, nie? Albo ewentualnie jeszcze jakieś belety może będą składowane. No wiadomo o co chodzi, no. Mogę wszystko będzie składowane. I będzie tylko składowane. I tu będą szczury mieszkać, a tu będą płacili wody, z którego my będziemy pić z kranu. No. To nie jest miejsce do składowania. W takich środowiskach ja jestem prawie co tydzień czasu. Pracuję w firmie transportowej, nie będę mówił jakiej, ale włożę te właśnie śmieci do celnocy, włożę gdzieś tam jeszcze indziej. I jestem tam, pani uwierzy mi. I nie chciałem pani zobaczyć takie miejsce. Wie pan co? Szczególnie w lato. A jak się jeszcze chciałem powiedzieć, że to w ogóle powiedziony pomysł, żeby tu na sacie coś zrobić. Kolega dobrze mówi, bo idziecie robić, a te śmietnika szczur wychodzi. Tam to na placu Bema robić. Ktoś by się zwolił. To samo tu my mieszkamy pod nocem. Obok jest strefa ujęcia wody i tak dalej. Ale ta firma tutaj istnieje pewnie podobnie. Ta firma już od dawna przeszkadza. No i czas, żeby zmieniła miejsce. Ja chciałam powiedzieć, czy ta firma faktycznie nie może zmienić miejsca, bo Strolnicy jest tak mało zieleni, tu jest odrobinka zieleni, czy to nie można tego zagospodarować dla ludzi, żeby korzystali właśnie z ten plac zabaw, czy coś tu zrobić, jakąś dróż kierował, a to przenieść jednak poza miasto. Przecież sortuje się butelki plastikowane, ale są kartony po mlekach, po jogurtach, po wszystkim, co się dzieje z tym? W tej chwili nie są. Tylko gdzie idzie, ale się wrzuca do worków plastikowych. Do tych, ale to nic nie dzieje, prawda? To znaczy, pani już... Butelków po mleku, że nie przestaje rzucać do plastiku. Butelka nawet po wodzie czy po napoju, to po tym szkodnie fermentuje. Po kolei i zgłaszać się w kolejności, bo tak to będzie chaotycznie wszystko i nie będziemy mogli dostać. Czy kartony od mleka, od śmietany, od jogurtu, gdzie mam dawać, do jakich pojemników? Na dzień dzisiejszy do komunalnych. W komunalnych? Na dzień dzisiejszy. Na całym świecie się dzieje inaczej, idzie w żółte worki, w plastiki, to jest segregowane, nie w komunalne. U nas właśnie bardzo dziwnie, że jest kartony od mleka. Panią zależy, jak pani mówi po mleku. No po mleku, po mlekach podane kartony z Biedronki takie, to są foliowane w środku. Te tetra. No nie wiem, jak oni się tam nazywają, czy po jogurtach, czy po wszystkim. Jaki z tego jest zapach, jak to poleży? A jeżeli taki pojemnik ja wezmę, jak ja wypijam ileś tam tego mleka, to więc za moment ja będę miała pół pojemnika kartonów od mleka, od jogurtu. A jak są dzieci, ile to wtedy zajmie? Ile śmietników potrzeba? Przecież to jest tak piękny teren, przepiękny. I my tak go niszczymy, parkując tu sortownię, czy to, czy tamto. Przecież tu można wykorzystać dla dzieci, tak jak pan mówi, dzieci na placu zabawy. Jest smród, nazwijmy to, że jest smród. Tu nie ma takiej czystości, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, żeby właśnie ekstra segregować, ekstra dzielić, czy nie wyrzucać. Jest totalny bałagan. Ja mieszkam na Czeczocy, ja widzę, co tam się dzieje za moimi domami. Śmietniki mam pod oknem, worki ze śmieciami powstały pod oknem. Zresztą pan też chyba tam mieszka, też widzi, co się dzieje, co ludzie robią, co wywożą.